Bardzo ważne jest również rządzenie i zmienianie Polski w Senacie. Kandydata w zasadzie przedstawiać nie trzeba, więc się nie obrazi, jeżeli nie żartuję oczywiście. Kandydata przedstawiać nie trzeba, bo jest on niezwykle aktywny i bardzo wysoko oceniany senator ziemi ostrowskiej, ostrzeszowskiej, kępińskiej, krotoszyńskiej, pan Łukasz Mikołajczyk. Dziękuję bardzo, dziękuję za te słowa wsparcia od wszystkich parlamentarzystów i tutaj obecnych. Szanowni Państwo, ta kończąca się kadencja myślę, że pokazała, że moim głównym założeniem i w centrum mojej działalności parlamentarnej jest człowiek. To dla mnie najważniejsze, z ludźmi i dla ludzi. To hasło wybrzmiewało przez te 4 lata kadencji i z tego miejsca serdecznie wszystkim dziękuję. Dziękuję wszystkim mieszkańcom mojego okręgu wyborczego, reprezentującym powiaty ostrowskie, ostrzeszowskie, krotoszyńskie i kępińskie, za wszelkie słowa wsparcia, za wszelką pomoc, ale też za konstruktywną krytykę, bo ona jest niezwykle ważna w naszej działalności parlamentarnej i za to dziś tym mieszkańcom dziękuję. Pozwoliłem w czerwcu przygotować sobie sprawozdanie z działalności senatorskiej. To sprawozdanie pokazuje w dość czytelny sposób, jak ta działalność parlamentarna przebiegała. Krótko, tylko najważniejsze kwestie. 4 biura senatorskie, w każdym powiecie biuro senatorskie, które funkcjonuje. 2 komisje stałe, w których pracowałem, to Komisja Edukacji, Nauki i Sportu oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, której mam przyjemność przewodniczyć, jestem wiceprzewodniczącym tej komisji. 6 zespołów senackich, w których pracowałem, w tym chciałem zwrócić uwagę szczególną na 3 zespoły. Po pierwsze, Senacki Zespół Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Świecie Wirtualnym. To temat niezwykle ważny. Tym tematem chciałbym się zająć w kolejnej kadencji. Podejmujemy wiele działań wspólnie z różnymi instytucjami rządowymi, począwszy od Rzecznika Praw Dziecka, poprzez Ministerstwo Edukacji Narodowej, poprzez Urząd Ochrony Danych Osobowych, skończywszy na Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, po to, aby nasze dzieci czuły się bezpiecznie w sieci. Mam przyjemność przewodniczyć temu zespołowi. Ten zespół założyłem i jest to zespół, który bardzo prężnie działa właśnie w aspektach dzieci i młodzieży. Kolejny zespół to Senacki Zespół Strażaków. Dziękuję z tego miejsca wszystkim strażakom, zarówno ochotnikom, jak i zawodowym, za merytoryczne wsparcie mojej pracy w tym zespole. Wiele rozmów, które z nimi przeprowadziłem, ale też wiele wsparcia, które udało się pozyskać ze środków rządowych wspólnie tutaj z drużyną Prawa i Sprawiedliwości. I trzeci zespół, na który chciałbym zwrócić uwagę, to Senacki Zespół Ochrony Konsumentów. To też niezwykle ważne, patrząc głównie na seniorów, którzy często są oszukiwani poprzez różnego rodzaju firmy, które chcą wyłudzić od nich pieniądze. Tutaj ten zespół ma zwracać i zwraca uwagę na to, na zagrożenia, które do tych seniorów są niestety kierowane. Wykazałem się też w tym oświadczeniu moją pracą. 113 wystąpień, to stan na 20 czerwca, 19 oświadczeń senatorskich, 96% obecność w czasie głosowań, ale co najważniejsze, to prawie już na dziś 3000 spotkań z mieszkańcami, takich indywidualnych. To biuro żyło, żyje i jeżeli mieszkańcy na to pozwolą, będzie funkcjonowało w ten sposób, że będzie otwarte dla każdego mieszkańca, bez względu na to, którą stronę sceny politycznej ci mieszkańcy reprezentują i z którą sympatyzują. Senator w okręgu jest jeden, powinien być oddany wszystkim mieszkańcom i takie też jest moje założenie. Polityka to służba. Do polityki nie idzie się dla pieniędzy, absolutnie polityka to służba. Chcę pokazać tą skuteczność i wiarygodność i nadal, jeśli mieszkańcy na to pozwolą, chcę być do dyspozycji mieszkańców tych 4 powiatów i działać w kierunkach, które są mi najbliższe. Z tego miejsca też dziękuję i panu prezesowi, i marszałkowi Stanisławowi Karczewskiemu, który tutaj wskazał mnie na kandydata na senatora ponownie, czyli pozwolił na to, abym ubiegał się o reelekcję. To dla mnie niezwykle ważne, że ta współpraca z marszałkiem Senatu jest wzorcowa i za to serdecznie dziękuję, a wszystkich mieszkańców proszę o głos w 13 października, abyśmy dalej mogli kontynuować tą służbę dla drugiego człowieka. Dziękuję pięknie. Dziękuję uprzejmie. Jeśli Państwo macie pytania do pana senatora, kandydata do Senatu, kandydatów na posłów, to jest